Jeżeli interesujesz się dochodem pasywnym i sposobami jego tworzenia, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. To wideo pokaże Ci 5 różnych modeli pasywnego zarabiania, dzięki którym już dziś będziesz mógł zacząć budować swoje źródła pasywnego dochodu. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do samych sposobów pasywnego zarabiania pieniędzy, kilka słów o samym modelu pasywnego zarobku. Każdy, kto interesuje się pieniędzmi, zetknął się z terminem dochód pasywny. Ten model zarabiania jest marzeniem każdego człowieka, bo kto z nas nie chciałby posiadać źródeł, które będą dostarczały pieniądze bez naszej pracy lub z bardzo małym jej nakładem. Zarabianie pasywne obrosło nawet w pewien mit, na którym to żerują różnego rodzaju piramidy finansowe, które obiecują nam dochód pasywny na bardzo dziwnych warunkach. Wszystko jest dobrze, dopóki system działa i ilość osób inwestujących środki jest większa niż ilość wypłacających pieniądze. Gdy ta proporcja ulegnie zmianie, system się zawala, a firma się zwija. Najsłynniejszym tego typu przekrętem w Polsce była afera Amber Gold, dzięki której pieniądze straciło tysiące Polaków. Tego typu historie skutecznie odstraszają nas od wszelkich form nie tylko zarabiania pasywnego, ale również samego inwestowania. To wideo ma na celu pokazanie Wam tylko skutecznych, sprawdzonych i bezpiecznych form dochodu pasywnego. Skoro wiemy już co nieco na temat zarabiania pasywnego, czas przejść do samych jego form. Lista została stworzona w taki sposób, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Znajdziecie tutaj sposoby na zarobek pasywny, który nie wymaga od nas inwestowania nawet złotówki, jak również i takie, które będą wymagały zainwestowania określonej ilości środków pieniężnych. Okej, lecimy z tematem. Pierwszym sposobem na dochód pasywny jest założenie własnej strony internetowej lub kanału na YouTubie. Ten model zarabiania jest o tyle ciekawy, że nie musimy inwestować żadnych pieniędzy, jedynie nasz czas. W związku z tym każdy może zacząć zarabiać tym sposobem. Pamiętajmy jednak o kilku ważnych rzeczach. Nie każda strona bądź kanał może stać się pasywnym źródłem dochodu. Warunek ten może zostać spełniony tylko wtedy, jeżeli materiały dodawane przez nas będą miały charakter ponadczasowy. Jeżeli więc prowadzimy blog o modzie, to niestety musimy obejść się smakiem, ponieważ nasze materiały będą nieaktualne za bardzo krótki okres czasu i musimy stale dodawać nowe porcje informacji dla naszych widzów. Niemniej jednak, jeżeli Wasza strona bądź kanał posiada treści, które zawsze interesują ludzi, to możecie zoptymalizować go w taki sposób, aby przynosił Wam dochód pasywny. Jak możemy to zrobić? W przypadku kanału na YouTube jest to bardzo proste, ponieważ wystarczy włączyć w naszych filmach reklamy. Oczywiście możemy również monetyzować nasz kanał na różnego rodzaju inne sposoby, ale ten jest najbardziej pasywny. Jeżeli zainteresowałem Was tematem zarabiania na kanale, to zapraszam Was do mojego innego wideo, w którym pokazuję więcej metod monetyzowania ruchu z kanału. Link do wideo znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli natomiast chodzi o stronę internetową, to tutaj możemy dodawać do naszej strony linki partnerskie, jak również dołączyć do programu Google AdWords. Oprócz tego możemy również sprzedawać miejsce na naszej stronie internetowej reklamodawcom i pobierać określony miesięczny czynsz za świadczenie tego typu usług. Modeli zarabiania na własnej stronie internetowej jest znacznie więcej. Jeżeli zainteresowałem Was tematem, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ w niedalekim czasie opublikuję poradnik o zarabianiu na własnej stronie internetowej. Drugim sposobem na dochód pasywny jest pisanie książek lub poradników. Ten model również nie wymaga od nas inwestowania żadnych środków pieniężnych, a jedynie nasz czas. Raz napisana książka lub poradnik może generować nam zysk przez długie lata po jej publikacji. Oczywiście, aby ją stworzyć, musimy posiadać określoną wiedzę, lecz ten model zarabiania pasywnego jest również bardzo ciekawy. Trzecią z form zarabiania pasywnego są obligacje Skarbu Państwa. Są to papiery dłużne, które opiewają na określony procent i spłacane są w określonym terminie. Obligacje Skarbu Państwa są jedną z najbezpieczniejszych form zarabiania pasywnego. Niestety, wysokość procentów tego typu papierów jest stosunkowo niska. Ponadto nie zapominajmy, że pomimo, że naszym dłużnikiem jest państwo, to może ono zbankrutować. Dla przykładu, Polska zbankrutowała w swojej historii tylko 3 razy, Niemcy natomiast 8, a Hiszpania aż 13. Bankructwo kraju jest więc może małe, ale jak najbardziej prawdopodobne. Należy również dodać, że obligacje Skarbu Państwa mają dość długi okres zapadalności, także ten sposób pasywnego zarabiania jest dla osób, które chcą zarabiać długodystansowo. Czwartym ze sposobów na dochód pasywny są lokaty bankowe. Są one bardzo podobne do obligacji Skarbu Państwa. Tutaj również w zamian za użyczenie naszych pieniędzy bankowi otrzymujemy z tego tytułu określony procent pożyczonej kwoty minus podatek Belki. Różnica polega na tym, że nasze pieniądze lokujemy na krótszy termin, a oprocentowanie lokat jest nieco bardziej atrakcyjniejsze. Ponadto warto dodać, że lokaty posiadają zabezpieczenie w postaci bankowego funduszu gwarancyjnego, który w przypadku upadku banku, w którym założyliśmy lokatę, wypłaci środki, które tam ulokowaliśmy,
lecz jedynie do kwoty 100 tysięcy euro. Piątą formą dochodu pasywnego jest wynajem lokali usługowych lub mieszkalnych. W ostatnich latach wynajem, zwłaszcza lokali mieszkalnych, stał się bardzo ciekawą alternatywą dla nisko oprocentowanych lokat i obligacji. Ten model zarabiania posiada bardzo wiele cech zarabiania pasywnego, ponieważ raz zainwestowana kwota, którą wydajemy na zakup mieszkania lub lokalu, co miesiąc wypracowuje nam określony zysk w postaci czynszu za najem. Oczywiście musimy się liczyć z tym, że musimy znaleźć osoby, które wynajmą od nas mieszkanie. Ponadto wszelkie drobne usterki, jak również generalny remont, który musimy przeprowadzić raz na kilkanaście lat, również będą należeć do zakresu naszych obowiązków. Możemy jednak przekształcić ten model w pełni pasywny. Wystarczy tylko znaleźć osobę, która podnajmie nasze mieszkanie na dłuższy okres czasu. Pomimo, że możemy zarobić mniej niż w przypadku, gdybyśmy sami zajmowali się wszystkim, to rozwiązanie gwarantuje nam stały dopływ środków każdego miesiąca bez naszej ingerencji. Na rynku znajdziecie również firmy, które specjalizują się w podnajmie powierzchni mieszkalnych i użytkowych. Za określony procent od wynajmu będą zajmowały się zarządzaniem naszą nieruchomością. To już wszystkie sposoby na zarobek pasywny, które dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że pomogłem Wam i już dziś zaczniecie budować swoje pasywne aktywa. Jestem ciekaw, który ze sposobów spodobał Wam się najbardziej. Zostawcie krótki komentarz. Ponadto zachęcam Was do lajkowania, komentowania, a zwłaszcza udostępniania tego wideo w mediach społecznościowych. Oczywiście nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału i zaznaczeniu dzwoneczka. Dzięki temu będziecie na bieżąco informowani o wszystkich nowych materiałach. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.